Czy kobieta może być pedofilem? No może być. Karolina, ja czytałem jakiś artykuł, ale kurde, jak typiarka jest pedofilem i jest taki chłopiec, nie wiem, 13 lat, no to jemu to nie przeszkadza, nie? On to tak jak chodzisz do szkoły, sobie mówisz, ale bym tą nauczycielkę kurwa wyruchał, nie? Właśnie takie rzeczy się zdarzają, to jest rzadkie, ale ci chłopcy się nie przyznają do tego, bo im pasuje taki układ, że ruchają nauczycielki. W Ameryce to jest takie dość popularne. To mi też by pasowało. Zagrożenie mam, ona mówi, no Maćku, musisz zostać po lekcji, a ja... Ona liści, a ja... No dobrze. Więc no nie wiem. SMS ci chyba jakiś przyszedł, weź zobacz. Kilka jest SMS-ów. Kilka? No. No bo słyszę, że telefon ci piszał. Zrobisz mi loda? Jest na wiadomość od niego. Tego też nie znam. Znowu, chciałbym zobaczyć twoją cipkę. No, czyli dalej porno znaki. Ja za punkty kanału kiedyś wprowadzę nagrodę. Kop pedofila. I będziemy ich łapać. I kto se wykupi, to będzie mógł mu zajebać. Jesteśmy nago, ty i ja. Pieszczę twoje całe ciało. Ale co to za ankieta jest rozjebana? Całuję twoje cycuszki i brzuszek i pępuszek i niżej całuję twoją cipeczkę. I pieszczę ją języczkiem, a potem się kochamy. Wchodzę w twoją cipeczkę peniskiem do środka twojej cipeczki i się kochamy namiętnie, czule. Starsze koleżanki mówią, że to boli. O kurwa, jaki agent! Twoją cipeczkę, napisałem mu, wyślesz mi jeszcze jakąś swoją fotkę, proszę, obojętnie jaką. I znowu wysłał tego fiuta. Zrób sobie fotkę z nim i przyszli. O kurwa! A pieścisz cipeczkę paluszkiem? Ciasną masz cipeczkę, ile paluszków ci weszło? I wysłał mi, proszę bardzo, kolejne zdjęcie z fiutem. Napisałem, że być w ciąży. Po pierwszym stosunku, tak byś ciąża nie zaszła, to bym ci się spuścił na pępuszek, ale chciałbym cię rozdziewiczyć, twoją cipeczkę. Też byś chciała? Nie. O, to ty wareczy, to się nazywa takie wareńko. Jak? Walenie konia to jest, o. A co to jest takie to walenie konia? Co to daje? To jest walenie konia, to jest to. To jest przyjemny dla chłopaka. Dziewczyna wali konia na chłopaka, to robi tym przyjemność. Do mnie kiedyś pisał gość, że właśnie, że chce ode mnie kupić śmierdzące majty. Takie posiłce najlepiej, żebym jeszcze ser z kutasa w nie wytarł. Oferował 6 stówek. Ja jako taki młodzieniec mówię, dobra, 6 stówek za śmierdzące majty. Mówię, dobra, wyślę ci pocztą, gościu. Ale nie, on się chciał spotkać, nie? I ja mówię, nie, ja nie chcę się spotkać z panem. On cały czas mnie kurwa namawiał, nie? Aż go w końcu zablokowałem. Skurwysyn. Udostępniłem go na grupie jakiejś tam sportowej, bo on nam często zaczepiał właśnie z takich grupek związanych z siłownią i z drugiego konta do mnie potem napisał, że mnie znajdzie, kurwa, rozumiesz? Że mnie znajdzie i za udostępnianie rozmów prywatnych podpierdoli mnie na... Ale miałem w szkole takiego gościa, który faktycznie on z moją wychowawczynią kręcił. Potykali się normalnie, gdzieś tam chodzili za rękę. Oczywiście nie po szkole, nie? Ona mieszkała gdzieś 2 przystanki ode mnie, więc jak ja tam wracałem z buta czy coś do domu, to widziałem ich razem i on na przykład na języku polskim siedział w pierwszej ławce i stopy masował, nie? Bardzo podobnie. Ale teraz ponoć już nie są razem. Jakby on ci tutaj miał nie być, to dalej idziesz. I on tam w SMS-ach napisał, chciałbym się spuszczać tobie na rękę. No ale później byśmy go umiejętnie w rozmowach pociągnęli, on mówi, że chciałby mineta zrobić. A później już powiedział, wiesz co, a może coś więcej, to więcej kasy. No chodź kolego, lodzika za stówkę. Loda za stówkę. Loda za stówkę.
Loda za stówę chciałeś? Z dzieckiem 14 lat się umówiłeś? Loda za stówę? Teraz spotkasz się z prokuratorem. To się nazywa nieudolne dążenie do spotkania ze sobą poniżej lat 15 na uprawianie seksu. Loda za stówę, rozumiesz to? Wstyd! Wstyd! Loda chciał, się by dziecko urobiło. Głowa nisko. Kraków, kolejny złapany, umówił się z dzieckiem na roboty ręczne, na loda, chciał się spuszczać dziecko na ręce, no i chciał robić minetkę. No tylko wysłają. No przepraszam. Ciszy. To nie Ja pierdolę. Gramy? Gramy cały czas. Co się stało? Proszę ci, już jestem przed tym, jestem przeciwko niego, ja na bluetooth byłem. I przed tym przyciółeczku już jestem. Dobra, i jak już jedziesz? Ja już jadę, no. O, to fajnie, to ja zaraz szybko w domku dochodzę, to my się zgramy w czasie, to dojedziesz, ja dojdę i się spotkamy. Dobrze. Przyjaciółeczko, kochana, ja się cieszę. Już a daleko masz do domu? Ja tu mam dosłownie jeszcze 4 minutki, już jestem w domu. Pedofil podbiega. Ej. Gleba, gleba! Chciałeś się umówić z dzieckiem? Umówiłeś się z 14-latką? Wczoraj waliłeś konia dla dziewczynki 14-letniej? To ja byłam nią. Penis to jest takim łącznikiem między przyjaciółką a przyjacielem. Tak? Tak. Jak się przyjaciółka nim bawi, to jeszcze bardziej przyjaciel ją lubi. Naprawdę? Naprawdę? Jakie oni rzeczy wymyślają pojebane. Nie mogę się doczekać, się zobaczy Jula. Ja sprawdzę te tramwaje i przyjadę jutro. A, jest. Bojacie. Znowu mi się zawiesiłeś. Halo. Tak naprawdę on ma getry. W kolorze cielistym. Nagrywanie muszę włączyć. Zaczął trzepać. Na kolejny sezon, bo jest coraz myślę, gorzej. Jest jeszcze takich może typów. Może będą grać w trudnych sprawach, bo już tu nie widzę dla nich przyszłości. A ja widzę odwrotnie. Mam już kolejnego do złapania. Nie, 69 wczoraj oglądałem w telewizji. On jest ja mega grałem. Mocny. I to w kilku odcinkach. A to mówię, już mamy przecież kolejnego, przecież mam pakować się, zaraz jedziemy przez 600 km. Na pewno tu jest tak? Jakiś na czacie no, taki gość, to też tak robi. Dorwę cię, kurwo. Ale to przecież pedofile, przez swoje dewiacje.